Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Mówi się, że bez jedzenia człowiek może przeżyć 30 do 40 dni, a bez wody tylko kilka. Proszę zatem powiedzieć, jaka jest rola wody w organizmie człowieka i gdzie, ile i gdzie się znajduje? No, rola wody w naszym organizmie jest nie do przecenienia. Woda pełni ogromnie ważną funkcję. Przede wszystkim znajduje się właściwie we wszystkich naszych komórkach, naszych tkankach i w związku z tym pełni rolę strukturalną, budulcową. Wszystkie procesy, które zachodzą w naszym organizmie, odbywają się w środowisku wodnym, więc tutaj też woda jest niezbędna. Woda bardzo dużą rolę pełni, jeżeli chodzi o regulację temperatury naszego ciała. Dzięki wodzie rozprowadzane jest ciepło w naszym organizmie, oddawane później przez parowanie, więc tutaj też woda pełni ogromną rolę. Sam proces trawienia przebiega dzięki wodzie. Wiemy, że woda znajduje się w ślinie, w naszych sokach trawiennych, więc i formowanie kęsów, i później samo trawienie, wchłanianie składników odżywczych, wszystko to odbywa się dzięki wodzie. Wreszcie też woda znajduje się chociażby w śluzie, który otacza nasze narządy wewnętrzne. Dzięki temu one normalnie układają się w jamie brzusznej. Także znajduje się w przestrzeniach stawowych w postaci takiej mazi, to umożliwia ruchliwość stawów. Znajduje się chociażby w gałce ocznej, więc też pełni rolę przy nawilżaniu oka. Jak powiedziałam, znajduje się we wszystkich komórkach i tkankach i wodę, która jest obecna w naszym organizmie, możemy podzielić na wodę tak zwaną wewnątrzkomórkową i zewnątrzkomórkową. I właśnie dzięki niej odbywa się transport składników odżywczych do komórek i później usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii, które są w komórkach właśnie na zewnątrz. I tej wody wewnątrzkomórkowej mamy trochę więcej, bo już u dorosłego człowieka jest to 2/3 całej wody zawartej w naszym organizmie, natomiast 1/3 to jest ta woda pozakomórkowa, no między innymi, która znajduje się w osoczu. I pytał Pan, ile wody jest w naszym organizmie. To się troszeczkę zmienia w przeciągu naszego życia. Noworodek, który się rodzi, w jego ciele jest około 75% wody, czyli dosyć sporo. Z czasem jednak zawartość wody w naszym organizmie obniża się. Już u człowieka dorosłego, młodego dorosłego, jest jej mniej, bo na przykład u mężczyzny około 60%, a troszeczkę mniej u kobiety. Kobiety mają w swoim ciele około 50-55% wody. No wiemy, że kobiety charakteryzują się większą zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie, w związku z tym mniejsza jest zawartość masy, tak zwanej masy beztłuszczowej i też mniejsza ogólna zawartość wody. I niestety później w miarę starzenia się organizmu też ta zawartość wody obniża się i dochodzi do 50, a u kobiet nawet do troszeczkę mniej procent ogólnej masy ciała. Ale to jest taki naturalny proces, który w naszym organizmie zachodzi. Powiedziała Pani o wielu różnych funkcjach, jakie woda spełnia w naszym organizmie. I w związku z tym zrozumiałe jest, że musimy systematycznie, regularnie ją dostarczać. Proszę powiedzieć, dlaczego musimy ją codziennie dostarczać i w jakiej ilości? Okazuje się, że nasz organizm ma pewne zdolności syntezowania wody, natomiast jest to niewiele. W wyniku spalania składników odżywczych, które spożywamy, białek, tłuszczu, węglowodanów, pewne ilości wody powstają. Jednak to jest około 200-300 ml, więc rzeczywiście niewiele. Tymczasem nasz organizm z moczem, z potem, przez płuca w wyniku wdychania powietrza
i w związku z tym również pary wodnej, czy także skałem, traci spore ilości wody. Dziennie, przeciętnie, jeżeli dana osoba nie jest zbyt aktywna fizycznie, nie znajduje się w jakichś takich warunkach otoczenia bardziej sprzyjających stratom wody, to traci około 2,5 litra wody, więc proszę to porównać do tej wody, która jest metabolizowana w naszym organizmie i okazuje się, że rzeczywiście tej wody byłoby za mało, gdybyśmy tylko bazowali na tym, co nasz organizm może sobie wytworzyć. Brakuje 2 litry z tego bilansu, tak? Brakuje ponad 2 litry, prawda? Także w związku z tym woda jest uznawana za niezbędny składnik, który musimy organizmowi dostarczyć. I kiedy prześledzimy, jak tworzyły się normy żywienia, czy na świecie, czy później również w Polsce, okazuje się, że we wcześniejszych latach, nawet jeszcze w latach 90., woda nie była uwzględniana w normach. Natomiast tutaj prym wcześniej wiedli eksperci ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, teraz też Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności zajmuje się opracowywaniem norm i to są takie wiodące grupy ekspertów na świecie i nasi eksperci, którzy pracują nad normami, bazują też na dokonaniach tamtych grup eksperckich. I śladem właśnie jeszcze naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, już w wieku XXI, opracowując normy, również nasi eksperci zaczęli uwzględniać wodę i teraz, jak Państwo spojrzycie do norm żywienia, to znajdziecie tam ilości wody, które są w poszczególnych grupach niezbędne, żeby normalnie organizm funkcjonował. I takimi pierwszymi normami w Polsce, które uwzględniały wodę, były normy z roku 2008. I oczywiście w znowelizowanych normach z 2012 roku również to zapotrzebowanie na wodę zostało określone. I okazuje się, że dorosła kobieta powinna dostarczać codziennie przynajmniej 2 litry wody, a dorosły mężczyzna 2,5. To wynika, tak jak mówiliśmy, z pewnych różnic w budowie organizmu mężczyzny i kobiety, oczywiście z wydatku energetycznego. Też może na to wpływać wiek, prawda? Bo jak zerkniemy na normy, okazuje się, że w młodszych grupach wieku to zapotrzebowanie na wodę jest mniejsze. Chociażby dziecko w wieku 1 roku potrzebuje około 1200-1250 ml wody dziennie. Ale kiedy prześledzimy dalsze, te starsze grupy wiekowe, to okazuje się, że jednak z wiekiem u osoby dorosłej zapotrzebowanie na wodę tak bardzo się nie zmienia, bo u osób starszych również zalecamy, żeby kobieta dostarczała do organizmu około 2 litrów wody, a mężczyzna 2,5. Troszeczkę inaczej jest, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży czy kobiety karmiące. Ich zapotrzebowanie jest troszkę większe, ale nawet nie tak dużo większe, bo w przypadku kobiet w ciąży jest to 2300 ml wody dziennie, natomiast u kobiet karmiących 2700 ml. To powiedzmy może, jakie to powinny być źródła wody? Czy mówimy, że 2 litry czystej wody powinniśmy dziennie spożywać? Czy to może być w postaci innych płynów, napojów? Czy też może być to woda zawarta w pokarmach? Bo też przecież jest ona w pokarmach stałych zawarta. Bardzo się cieszę, że to pytanie padło, bo rzeczywiście w normach zaznaczamy, że ta woda, czyli te 2 litry w przypadku kobiet, 2,5 w przypadku mężczyzn, i oczywiście odpowiednie inne ilości w przypadku innych grup wiekowych, to jest woda, którą musimy dostarczyć zarówno z napojami, jak i z produktami spożywczymi. Także o tym musimy pamiętać, że nie tylko napoje, ale również to, co spożywamy, także zawiera wodę. I jakie napoje powinniśmy spożywać, prawda? Bo to od razu takie pytanie się rodzi. W naszych zaleceniach dla osób dorosłych mówimy, że w postaci napojów powinno się spożywać około 1,5 litra wody. Oczywiście w przypadku mężczyzn może być to troszeczkę więcej, w przypadku kobiet trochę mniej, żeby tak naprawdę ta ogólna ilość odpowiadała zapotrzebowaniu na wodę. I takim uniwersalnym napojem, który powinniśmy spożywać, jest woda. Najlepiej
najlepsza będzie woda źródlana, mogą też być różne wody mineralne, ale oczywiście no, nie na samej wodzie bazujemy, więc dobrym źródłem wody będą także inne napoje. My tu szczególnie polecamy soki warzywne, soki warzywno-owocowe bądź soki owocowe, najlepiej bezpośrednio wyciśnięte i spożyte bezpośrednio po wyciśnięciu, ale również musimy pamiętać o napojach mlecznych, chociażby o napojach typu kawa i herbata, które mają dużo korzystnych właściwości i też warto, żeby w naszej diecie takie napoje się znalazły. Chciałbym zapytać, czy możemy zaufać tutaj swojej intuicji, swojemu pragnieniu, które wskaże nam, ile napojów powinniśmy dziennie spożywać, czy raczej powinniśmy profilaktycznie ileś tam szklanek dziennie sobie wypić, żeby zaspokoić to zapotrzebowanie organizmu na wodę? To znaczy nasze pragnienie rzeczywiście jest takim pewnym wskaźnikiem, ile tej wody powinniśmy wypić. Natomiast musimy być świadomi, że uczucie pragnienia pojawia się, kiedy już pewien niedobór wody w naszym organizmie występuje. Także dobrze jest, żeby przeciętna osoba wiedziała, że w postaci napojów zaleca się, no właśnie takie proste to zalecenie, 1,5 litra dziennie, które łatwo jest sobie przyswoić, łatwo tego przestrzegać i ważne jest właśnie, żeby też pilnować, żeby ta woda była dostarczana do organizmu regularnie, a też nie tylko wtedy, kiedy chce nam się pić. To jest takie no, istotne, żeby o tym pamiętać. Powiedziała Pani, że poza napojami dobrym źródłem wody mogą być również produkty spożywcze i potrawy. Proszę powiedzieć, jakie? Oczywiście przeciętna osoba na pierwszym miejscu wskaże zupy, bo rzeczywiście zupy są takimi potrawami płynnymi i mogą być doskonałym źródłem wody. Ale już nie wszyscy sobie zdają sprawę, że dużo wody zawierają warzywa i owoce. Szczególnie często obecne w naszej diecie ogórki i pomidory zawierają 95% wody, a to jest więcej niż mleko czy napoje mleczne. I oczywiście produkty mleczne też będą bardzo dobrym źródłem wody, szczególnie właśnie, jak powiedziałam, mleko i napoje, ale też sery twarogowe sporo wody zawierają i nawet takie produkty jak chociażby mięso, a bardzo niewiele jest produktów, które nie zawierają wody i takim przykładem będzie chociażby olej, który rzeczywiście w swoim składzie zupełnie wody nie zawiera. Pani doktor, proszę powiedzieć, czy są badania naukowe, które pokazują, czy jest problem niedoboru wody w diecie Polaków? Czy Polacy są odwodnieni? Niestety takich badań do końca nie mamy, ponieważ w ostatnim czasie nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia dokładnych badań sposobu żywienia naszej populacji, a w badaniach, które były do tej pory prowadzone, woda była troszeczkę tak po macoszemu traktowana. No niemniej jednak objawy, które obserwujemy, zapadalność na różne choroby, dolegliwości, może wskazywać, że jednak może być to pewien problem. No właśnie, i skupmy się teraz jakby na negatywnych skutkach niedoboru wody w organizmie. Czym to grozi? Musimy tutaj rozróżnić negatywne skutki, które są no właśnie skutkiem takiego ostrego niedoboru wody, to znaczy odkładamy wodę, przez dłuższy czas nic nie pijemy, bo w tym momencie na początku no, wydaje nam się, że no, nic takiego groźnego się nie dzieje, zostaje osłabiona troszeczkę wydolność fizyczna naszego organizmu, jesteśmy osłabieni, gorzej się czujemy, później już dochodzą do tego zaburzenia funkcji poznawczych. A więc mamy problemy z pamięcią, z postrzeganiem tego, co się wkoło nas dzieje, ale kiedy ten niedobór wody się pogłębia, może dojść do udaru cieplnego, szczególnie kiedy warunki otoczenia temu sprzyjają. I musimy wiedzieć, że niedobór wody około 20% naszej masy ciała to już może być bardzo niekorzystny, no niekorzystny, wręcz groźny, bo może nawet skutkować zgonem. Ale też musimy być świadomi, że długotrwały, nawet niewielki niedobór wody też jest niekorzystny dla naszego organizmu, bo wpływa na funkcjonowanie przede wszystkim układu moczowego. Może dojść do różnych zakażeń tego układu moczowego, może pojawić się kamica nerkowa, może też to sprzyjać zaparciom.
także mogą dojść do tego objawy ze strony układu krążenia. A także ostatnie badania wskazują nawet, że taki przewlekły niedobór wody może sprzyjać ryzyku niektórych nowotworów. Takim od razu nasuwającym się przykładem jest rak pęcherza, ale też rak jelita grubego. Więc tutaj naprawdę powinniśmy być bardzo ostrożni i starać się, żeby to nawodnienie naszego organizmu codziennie było właściwe i nie dopuszczać do tego, żeby jakieś niedobory wody, nawet niewielkie, w naszym organizmie wystąpiły. A co by się stało, gdyby dana osoba spożywała więcej niż 2 litry wody dziennie? Czy grozi nam przedawkowanie wody? To znaczy, więcej niż 2 litry to nie jest jakiś problem, bo nasz organizm sporo wody może wydalić. Nasze nerki mogą nawet od 0,7 do litra płynu na godzinę wydalać, więc te możliwości nerek są dosyć duże. I rzeczywiście, kiedy spożycie wody w krótkim czasie, wody czy w ogóle płynów w krótkim czasie byłoby znacznie większe niż te możliwości naszych nerek, no wtedy rzeczywiście może dojść do zaburzeń pracy nerek i niekorzystnych skutków tego nadmiaru wody. A też musimy pamiętać, że i to może częściej nawet wystąpić, że niekorzystnie może działać na nasz organizm spożywanie dużych ilości wody bez elektrolitów, tak zwanej czystej wody. Ona rzadko rzeczywiście może być dostępna. No, takim przykładem jest chociażby woda destylowana. Raczej takiej wody nie pijemy. Czasem osobom w różnych zaburzeniach stanu zdrowia są podawane płyny bezelektrolitowe, ale to już jest, prawda, stan chorobowy i tutaj osoby opiekujące się daną osobą powinny zadbać o to, żeby jakieś zaburzenia nie nastąpiły, więc tu grozi po prostu wystąpieniem zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Natomiast przeciętna osoba zdrowa rzeczywiście nie ma dużych szans, żeby przedawkować spożycie wody. Dlatego warto, żeby troszkę więcej tej wody spożywać, nawet niż mówią to nasze normy. Na półkach sklepowych jest dzisiaj ogromny wybór wszelakich wód. Czy pani zaleciłaby do codziennej konsumpcji raczej wody źródlane, czy raczej mineralne, czy raczej gazowane, czy niegazowane? Czy to ma znaczenie? Wspomniałam już rzeczywiście, że najlepsze byłyby wody źródlane. One zawierają troszkę składników mineralnych, jednak nie takie duże ilości. I to są takie rzeczywiście bezpieczne wody. Je nawet można przygotować i też spożywać w postaci innych napojów, chociażby kawy i herbaty. Oczywiście wody mineralne też jak najbardziej, tylko trzeba byłoby zerknąć na skład tych wód, bo on jest różnorodny, prawda? Że osoby, które na przykład mają problemy z kamicą, nie powinny wód o większej zawartości wapnia spożywać. Też są wody, w których jest trochę więcej sodu. Osoby, które mają problemy czy z nadciśnieniem, czy w ogóle w ich diecie jest dużo sodu, więc też powinny troszeczkę ograniczać spożycie tych wód. Więc myślę, że tak naprawdę najlepsze będą wody źródlane i właśnie warto z dużego asortymentu tych wód korzystać, wybierając te wody. Jeszcze pan wspomniał o wodach gazowanych. Rzeczywiście woda gazowana szybciej gasi pragnienie i po takim dużym wysiłku fizycznym można sięgnąć po wodę gazowaną. Natomiast raczej takich wód powinny unikać osoby, które mają problemy z przewodem pokarmowym, chociażby z gazami jelitowymi czy jakieś inne problemy trawienne. Wtedy lepiej odłożyć te wody gazowane, zresztą i inne napoje gazowane, a sięgać po wody niegazowane. Jeszcze ostatnie pytanie a propos wody. Myślę, że zadaje sobie sporo konsumentów. Czy zdrowo jest popijać posiłki? Tak, jest to pytanie rzeczywiście istotne. My zalecamy, żeby wodę spożywać zarówno do posiłku, jak i między posiłkami. Bo są różne teorie rzeczywiście, że być może troszeczkę woda może rozpuścić soki trawienne, więc wydaje mi się, że przed posiłkiem raczej nie powinniśmy dużo wody spożywać. Natomiast kiedy spożyjemy posiłek, to popijanie posiłku troszeczkę nawet pomoże, bo też, jak powiedziałam, ta
woda jest zawarta w samym pożywieniu. I w tym momencie, kiedy spożywamy produkty jakieś suche, prawda, które zawierają mniej wody, to nawet dodanie jakiegoś napoju, najlepiej wody oczywiście, do takiego posiłku będzie korzystne. A co z napojami alkoholowymi? Czy można traktować je jako źródło wody, czy raczej odwadniają nasz organizm? Właśnie napojów alkoholowych nie możemy traktować jako źródło wody. Rzeczywiście one mają takie działanie sprzyjające stratom wody. I w tym momencie, kiedy patrzymy na to, co wypiliśmy, to nie możemy uwzględniać napojów alkoholowych. Często jest tak, że na przykład piwo jest takim napojem, który uważa się, że dobrze gasi pragnienie i jak napijemy się piwa, to już nie musimy nic innego pić. Otóż nie, musimy pamiętać o tym, że jeśli nawet spożyjemy napoje alkoholowe, no to w tym momencie one nie powinny wchodzić do ogólnej puli wody wypitej przez nas, a wręcz mogą zwiększać zapotrzebowanie na wodę. Także przy takich okazjach, kiedy jednak coś tam z tych napojów alkoholowych znajdzie się w naszej diecie, musimy zadbać o to, żeby też troszeczkę więcej wypić wody bądź innych napojów, które są istotnym źródłem wody. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.